Witajcie! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś prostego, a jednocześnie bardzo przydatnego. Pokażę Wam, w jaki sposób z takiego najzwyklejszego zasilacza impulsowego zrobić sobie prosty zasilacz regulowany. Nie będzie to żaden wielki, rozbudowany zasilacz z mnóstwem funkcji i nastaw, ale w zupełności wystarczy, jak nie macie takiego zasilacza i potrzebujecie na szybko coś sklecić. To, co tutaj widzicie. To jest taki moduł wymontowany z drukarki bodajże laserowej. Już jakiś czas temu. No w skrócie najzwyklejszy zasilacz impulsowy, nic szczególnego. Po jego nazwie możemy się domyślać, jak on będzie dawał napięcie. Nazywa się to PS, zapewne od power supply A243. I zapewne 24 to jest napięcie wyjściowe 24 V, a 3 to może być wydajność prądowa. Chociaż patrząc na jego rozmiar to mam wątpliwości co do tego, czy to faktycznie da 3A przy 24V. Ale mniejsza z tym, przyjrzyjmy się, co siedzi sobie na tej płytce. Mamy tu gniazdo wejściowe, dalej jest bezpiecznik, filtr sieciowy. Jest tu też trochę elementów SMD. Mostek prostowniczy, taki największy tutaj element. A dalej mamy resztę klasyków, czyli kondensator wygładzający, ten główny. Rezystor pomiarowy, MOSFET z takim małym radiatorem. I jeszcze jakieś inne kondensatorki wygładzające te niższe napięcia. Pomiędzy stronami jest wiadomo transformator, a na stronie wtórnej dioda, kondensator wygładzający, transoptor i też trochę SMD. Między innymi rezystorki ustawiające napięcie wyjściowe. I to właśnie nad tą okolicą będziemy się dzisiaj skupiać. Tutaj dokonamy przeróbki, żeby to napięcie było regulowane. Elementem odpowiadającym za sterowanie sprzężeniem zwrotnym, stabilizację napięcia... Jest zapewne dobrze wszystkim znany TL431. On tutaj się nazywa trochę inaczej, TLI431, no ale to jest to samo. Różnie mogą się te scalaki nazywać, ale pełnią tą samą funkcję. Może jak już mówimy o TL431 i stabilizacji napięcia, podłączmy to sobie, zobaczmy czy to w ogóle działa. A jak działa, to przyjrzyjmy się, jak w praktyce działa ta stabilizacja napięcia. To podłącza się normalnie do sieci, do gniazdka. Żeby było bezpieczniej, mam tutaj taką przetwornicę dającą napięcie, które będzie na tym kondensatorze po wyprostowaniu napięcia sieciowego. Ona od razu daje nam to napięcie stałe. To już parę lat temu zbudowałem. Myślę, że to widać nawet. Nie jest to jakiś cud techniki, szczególnie ta obudowa, no ale działa. Jak pierwszy raz uruchamiamy jakiś nieznany układ zasilany z sieci, dobrze jest to zrobić przez żarówkę żeby tego układu nie popalić, jak się okaże coś tam jest nie tak. Jeden przewód z wtyczki idzie sobie bezpośrednio na gniazdko, natomiast drugi szeregowo przez żarówkę. Wziąłem taką 15 watową, tutaj w zupełności wystarczy. Jak coś będzie nie tak, to po prostu zaświeci się żarówka, nic tutaj nie wybuchnie. Przetwornica uruchomiona i jak widzicie, mamy w gniazdku około 320 V. Pomiędzy mną a tym, co wychodzi z przetwornicy, nie ma jak płynąć prąd. No widzicie, nie ma tutaj żadnej różnicy potencjałów. W związku z czym, ja mogę sobie tutaj dotykać tego, co wyładzi z przetwornicy, oczywiście tylko jednego biegunu naraz, albo tutaj, albo tu. No i kompletnie nic nie czuję. A z gniazdkiem w ścianie, no odradzam takich zabaw, bo może to Was porządnie kopnąć, a nawet zabić, jakbyście dotykali czegoś uziemionego jednocześnie. Podłączmy nasz zasilacz. Żarówka błysnęła, jak kondensator się ładował. Naładował się to, zgasła. Pobór prądu spadł. I zobaczmy, czy mamy na wyjściu jakieś napięcie. Jak widać, tak, 8,5 V. Dosyć nisko, spodziewaliśmy się 24. Ale mamy tutaj także trzeci pin. I zapewne tym trzecim pinem odpalamy to wyższe napięcie, bo teraz zasilacz jest w trybie standby. A jak zewrzemy te dwa piny tutaj. To widzicie, wskakują nam eleganckie 24V. Zmierzmy teraz napięcie na TL431, konkretnie napięcie pomiędzy nóżką reference i anode, czyli masą zimną, bo nóżka anode jest zazwyczaj do masy zimnej podłączona, czyli tej masy tutaj po stronie wtórnej. Mamy tutaj około 2,5V, czyli tak jak powinno być. Ten układ, tak tutaj, steruje sprzężeniem zwrotnym, żeby na tej nodze reference względem zimnej masy. Było 2,5 V, a na nogę referenc wchodzi sobie napięcie wyjściowe przepuszczone przez dzielnik napięcia. Czyli jak na niej będzie stałe napięcie, to na wyjściu także napięcie będzie utrzymywane na stałym poziomie. Żeby ten zasilacz bardziej obciążyć, podłączymy go już bez żarówki, ponieważ z żarówką po prostu napięcie wyjściowe nam za mocno spada, odkłada się na żarówce. Trzeba pamiętać, że po odłączeniu takiego zasilacza na kondensatorze przez pewien czas cały czas będzie wysokie napięcie. Najbezpieczniej będzie go rozładować, jak chcecie coś tutaj dłubać w tym. Teraz już wszystko działa. Obciążam zasilacz, żarówka się ładnie zaświeca, a napięcie cały czas na stałym poziomie. Podpiąłem oscyloskop pomiędzy bramką i źródłem MOSFETA, Obciążyłem zasilacz i zobaczcie, co tutaj mamy. Pojawiają się takie szpilki, bardzo krótkie szpilki i długa przerwa. Cykl pracy teraz wynosi 3%. Czyli przez 3% czasu trwania całego okresu MOSFET jest załączony, a przez pozostałe 97% wyłączony. Tutaj, jak jest załączony, w rdzeniu w postaci pola magnetycznego gromadzi się energia, a jak MOSFET się wyłącza, to ta energia przepływa sobie na stronę wtórną i ładuje nam ten kondensator. Tutaj nawet widać, gdzie ta energia przepływa a gdzie przestaje, odtąd dotąd energia zgromadzona w rdzeniu przechodzi sobie na stronę wtórną, no a tutaj już się kończy i mamy takie zanikające oscylacje. To, że widzimy je na przebiegu bramka-źródło, to jest efekt zakłóceń wprowadzanych przez te oscylacje. Teraz jak obciążam się lecz bardziej, tą większą żarówką, to cykl pracy nam rośnie. Zdaniem oscyloskopu wynosi teraz jakieś 7-8%. Cykl pracy zmieniany jest w taki sposób, żeby napięcie wyjściowe cały czas było na stałym poziomie, niezależnie od obciążenia. Wspomniałem o tym przenoszeniu energii na stronę wtórną i oscylacjach, więc przyjrzyjmy się jeszcze temu tak z bliska. Podpiemy oscyloskop do uzwojenia wtórnego transformatora. No i co tutaj widzimy? W momencie, kiedy MOSFET jest załączony, pojawia się bardzo wysokie ujemne napięcie, a później, jak MOSFET się wyłącza przez pewien czas, Energia z rdzenia przepływa sobie na stronę wtórną, aż w pewnym momencie ta energia zgromadzona w rdzeniu spada do tego poziomu, że już nie może przepłynąć. Po prostu indukowane napięcie jest za niskie, niższe niż to napięcie na kondensatorze wygładzającym, i wtedy tworzą się takie oscylacje tutaj stopniowo zanikające, a później MOSFET ponownie się załącza i cały cykl się powtarza. Teraz, jak przestawiam napięcie z 8 na 24 V. Widzicie, rośnie nam cykl pracy i zwiększa się ta górna część przebiegu, bo mamy tutaj po prostu wyższe napięcie. Różnica pomiędzy tą a tą częścią jest teraz mniejsza. No dobrze, ale przejdźmy w końcu do tematu dzisiejszego odcinka, czyli przeróbki zasilacza na Bo na razie stanęliśmy na tym, że zacząłem tłumaczyć zasady działania zasilacza impulsowego. W takim zasilaczu możemy spodziewać się tego typu układu. Główne elementy to tutaj TL431 oraz transoptor. Napięcie wyjściowe zasilacza wchodzi sobie przez dzielnik napięcia na nóżkę reference TL431. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj, jak układ działa prawidłowo, mamy utrzymywane stałe napięcie 2,5V. Czyli trzeba ten dzielnik dobrać tak, żeby wtedy, kiedy mamy tutaj żądane napięcie wyjściowe, tutaj było 2,5 V na tej nodze względem tej. Jak to napięcie zaczyna nam minimalnie rosnąć powyżej tych 2,5 V TL431 zaczyna przepuszczać prąd, zwiększa prąd przepuszczany przez diodę w transoptorze. Dioda zwiększa prąd, który przepływa przez ten tranzystor tutaj. No i strona wtórna dostaje sygnał, że trzeba zmniejszyć cykl pracy, bo napięcie wyjściowe za bardzo zaczyna rosnąć. Z kolei jak to napięcie minimalnie spada? Poniżej tych 2,5 V dokładnie poniżej 2,5 4.95 V, tak jest w nocie. Kiedy to napięcie tutaj zaczyna minimalnie spadać, prąd przepuszczany przez tą diodę maleje i strona wtórna dostaje sygnał, że trzeba cykl pracy zwiększyć, bo napięcie za bardzo spada. W stanie ustalonym mamy tutaj utrzymywane stałe napięcie w okolicach tych 2.5 V. Przez diodę przepływa sobie taki prąd, żeby wystarczająco tutaj otworzyć tranzystor i cykl pracy ustabilizował się na stałym poziomie dającym właśnie to określone napięcie wyjściowe ustawione przez nas przy danym obciążeniu na wyjściu. Czyli, żeby uzyskać regulowane napięcie, trzeba zmieniać parametry tego tutaj dzielnika napięcia, tego lub tego rezystora. Czyli wstawić potencjometr. Najlepiej będzie, kiedy regulacja napięcia będzie liniowa. Siedziałem nad problemem uzyskiwania skali liniowej jakiś czas temu i doszedłem do wniosku, że z potencjometrem liniowym. W układzie, gdzie mamy jakieś stałe napięcie odniesienia, skalę liniową uzyskamy wtedy, kiedy potencjometr wepniemy w ten sposób. Ustalmy teraz, jaki zakres napięć wyjściowych chcemy mieć w naszym zasilaczu. Widzieliśmy, że schodzi on do 8,5 V i dalej przyzwoicie działa. Przestawia się też na 24 V, czyli to domyślne napięcie. Więc powiedzmy, że najniższe damy 5 V. Taka ładna cyfrowa wartość też się przyda. Natomiast najwyższe. Takie klasyczne z różnych zasilaczy regulowanych 30V. Te 24V jeszcze myślę, o 6V będzie można podbić. Pozostało nam teraz wyliczyć wartości rezystorów w dzielniku. Rozbiłem to na dwa przypadki: maksymalne napięcie wyjściowe oraz minimalne napięcie wyjściowe, i zamieniłem potencjometr na jego faktyczną nastawę przy takich napięciach. Napięcie maksymalne uzyskamy przy skręceniu go tutaj. Czyli mamy tutaj pełną rezystancję potencjometru. Natomiast napięcie minimalne będzie, jak skręcimy go do góry, czyli zewrzemy. Mamy tu dwa równania i trzy niewiadome: R1, R2 oraz rezystancja potencjometru. Więc musimy którąś wartość wybrać. Wybrałem potencjometr. Weźmiemy sobie takiego klasyka 10 kOhm. Teraz wystarczy zapisać sobie układ równań i to rozwiązać. No podstawowa matematyka. Wzór na dzielnik napięcia. Uzyskane wartości są po prostu piękne. Obydwa rezystory mają taką samą rezystancję, 1 kOhm. Pozostało jeszcze dobrać moc tych rezystorów, żeby one tutaj nie poszły z dymem. Patrząc na te układy, możemy wywnioskować, że zawsze płynie tutaj taki sam prąd. Wszystko jest połączone szeregowo i zawsze na dolnym rezystorze odkłada się 2,5 V. Czyli płynie tu 2,5 mA, bo R2 oraz R1 mają po 1 kOhm. Czyli moc wydzielana na rezystorach będzie taka sama. Jedyne co się zmienia, to moc wydzielana na potencjometrze, która jest największa tutaj. Możemy ją sobie policzyć. Tu i tu odkłada się po 2,5 V, czyli na potencjometrze zostaje 25 V, a ma on 10 kΩ. Czyli to będzie 25 do kwadratu podzielone przez 10 kΩ i wychodzi nam tyle w watach, albo tyle w miliwatach. Taki potencjometr bezproblemowo to zniesie. Natomiast na tych rezystorach ta wydzielana moc będzie znacznie niższa, już jej nawet nie będę liczył. Potencjometr dajemy taki, a rezystory mogą być nawet 1,8 W albo mniej. Prześledźmy teraz płytkę z zasilarza, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie dokonać przeróbki. TL431 siedzi sobie tutaj. Noga reference jest tutaj, a noga anode tutaj. Pomiędzy nogą reference a masą czyli też nogą Anode widzimy rezystor 10kΩ i żadnego dodatkowego się tutaj nie dopatrzyłem. Natomiast pomiędzy plusem a nogą reference jest rezystor 24kΩ oraz są tu jeszcze dwa takie rezystory połączone szeregowo 3,6kΩ oraz 1 kOhm, które są z drugiej strony podłączone tutaj do kolektora tego tranzystora który jak jest załączony Wymusza to wyższe napięcie, czyli 24V na wyjściu. Defaultowo, jak tranzystor jest wyłączony, ten dzielnik tutaj ustala napięcie i ustala nam je na 8,5V. Przepisałem wartości rezystorów tutaj na ten nasz schemat i dodałem też przełącznik napięć na tranzystorze. Jak widać działa to w ten sposób, że jak tutaj podamy stan wysoki, czyli napięcie otwierające ten tranzystor, do tego rezystora równolegle dołączany jest ten rezystor. I napięcie tutaj musi być wyższe, żeby tutaj uzyskać 2,5 V. Mamy już wyliczone te rezystory. Prześledziliśmy układ na płytce, więc zróbmy tą prostą przeróbkę i zobaczmy, czy to zadziała. Gotowe, znaczy chyba gotowe. Podłączymy, zobaczymy. Na płytce niewiele się zmieniło. A na schemacie wygląda to tak. No, proszę, działa. I pięknie nam się reguluje. Zakres trochę odbiega od tego, który tutaj żeśmy zakładali. Zapewne przez to, że potencjometry i rezystory nie mają idealnie takiej rezystancji, jaką byśmy chcieli tam wstawić. Głównie pewnie potencjometr psuje nam tutaj robotę, bo te najtańsze tego typu mają fatalną tolerancję. Ja je mierzyłem, te 10 dziesięciokilowomowe, mało który ma faktycznie 10 kiloohmów. Jeden miał 9, drugi 9,5, no to jest tragedia jakaś. Ale widzicie, skalę mamy liniową. Na środku jest mniej więcej połowa zakresu. Tutaj od razu ten kondensator wymieniłem, bo on był wtedy na 35V. A jak dajemy 30V na taki kondensator, no to już jest górny zakres, jaki można na niego podać. Mimo, że jest na 35, to nie powinno się podawać w ogóle tego maksymalnego zakresowego napięcia na niego. Lepiej mieć jakiś margines bezpieczeństwa, dlatego tu mamy teraz na 50V kondensator. Przy takich przeróbkach czasem można natknąć się na problem polegający na tym. Że napięcie zasilające układ sterujący przetwornicą może podczas regulacji pójść za bardzo w górę albo za bardzo spaść i w układzie zadziałają zabezpieczenia. My na szczęście nie mamy tutaj tego rodzaju problemu. Poza korekcją wartości rezystorów, żeby uzyskać ten zakres, który faktycznie chcemy tutaj mieć, dodałbym jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zenerkę pomiędzy tutaj tą linią a nóżką reference TL431. Bo jakby nam tutaj się przerwała ścieżka w potencjometrze, to napięcie zasilające poszybuje bardzo wysoko. Albo w ogóle ten zasilacz nam wybuchnie z powodu za wysokiego napięcia wyjściowego. Bo przy przerwaniu ścieżki w potencjometrze, tak jakby, nie ma tutaj co podbić napięcia na nóżce reference, żeby obniżyć cykl pracy. A jak dodamy zenerkę, no to ona będzie tutaj swego rodzaju zabezpieczeniem. Myślę, że zenerkę na 30 V można by tu wstawić. Albo dodać jakiś rezystor równolegle z potencjometrem. Ale tak poza tym, to co? Nie ma do czegoś wyszczepić. Działa jak trzeba, elegancko. Naprawdę warto wiedzieć, jak taką przeróbkę zrobić. I mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie nie będzie to dla Was nic trudnego. Jeżeli się podobało, no to wiadomo. Łapa w górę, żeby nie przygabić kolejnych materiałów o zasilaczach i nie tylko. Subskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam i widzimy się za jakiś czas.